Robert, a dużo słuchaczy podcastu cię wysyła SMS-y po odcinkach? To oczywiście zależy od odcinka, czy o czym jest i czy jest interesujące, ale rzeczywiście jest tak, że na przykład te odcinki dotyczące transformacji, wychodzenia z węgla cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Tutaj szczególnie polecam odcinek z Grzegorzem Kotte, szefem elektrowni Kozienice, który opowiada, jak to z perspektywy właśnie sektora wytwarzania węglowego wygląda ta transformacja. Także tutaj szczególnie duże zainteresowanie również ze strony słuchaczy obserwowaliśmy w tych ostatnich tygodniach. No ja ci wysłałem po innym odcinku, ale ta rozmowa rzeczywiście świetna, a my zaczynamy naszą. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem Zielonego Podcastu jest Robert Tomaszewski, starszy analityk do spraw energetycznych Polityki Insight i autor podcastu Energia do Zmiany. Witaj. Dzień dobry, cześć. Gdy słuchacze mogą słuchać tej rozmowy, już minęło 100 dni rządu, my rozmawiamy na 2 dni przed. A jak ty oceniasz te pierwsze 100 dni? No bo plany były duże, ale wszyscy podkreślają, to były plany Koalicji Obywatelskiej, a nie plany koalicji 15 października, więc nie można ich rozliczać. No to było na pewno trudne 100 dni, tak? Jeszcze niepełne, tak jak rozmawiamy w tym momencie, ale widać bardzo dużo takiego i chaosu komunikacyjnego, i poszukiwania takiego modus operandi, które byłoby istotnym motywem w ogóle działań tego rządu w energetyce. Bardzo dużo jest doraźności. To wszystko zaczęło się od kryzysu związanego z ustawą wiatrakową, jeszcze przed formalnym sformowaniem rządu 13 grudnia, kiedy mieliśmy do czynienia z pojawieniem się poselskiego projektu, który w założeniu miał zamrozić cenę energii i zliberalizować przepisy wiatrakowe. No i wybuchła prawdziwa polityczna bomba, no bo tam do tego projektu wrzucono bardzo, bardzo wiele rzeczy. On był słabo przygotowany, źle napisany, pozostawiał dużo furtek do interpretacji. No i trzeba było gasić pierwszy polityczny pożar jeszcze przed sformowaniem się rządu. I to tak naprawdę wydarzenie w bardzo dużym stopniu położyło się cieniem na tych pierwszych 100 dniach, bo ono nie tylko bardzo mocno osłabiło pozycję polityczną Pauliny Henning-Kloski, tam wręcz przed sformowaniem się rządu pojawiły się pytania czy wątpliwości, czy ona formalnie obejmie to stanowisko ministerki klimatu. Ostatecznie tak się stało, ale ten start na pewno nie był wymarzony. Później mieliśmy do czynienia oczywiście i cały czas mamy tak naprawdę z tą fazą przebudowania w ogóle całej polityki energetycznej w rządzie. Tutaj powołane zostało zupełnie nowe ministerstwo, Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku. Złośliwi mówią, że jest to polska ambasada właśnie w tym regionie, która jest stworzona do tego, żeby rozmawiać z górnikami, no ale jeżeli przyjrzymy się tym działaniom i projektom na przykład nowelizacji ustawy o działach administracji, no to widzimy, że Ministerstwo Przemysłu, które jest kierowane przez Marzenę Czarnecką, profesor Czarnecką, ekspertkę Koalicji Obywatelskiej, no rości sobie prawa do tego, żeby co najmniej współdecydować o tej polityce energetycznej. Jeżeli ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, no to ta siła tego resortu znacząco wzrośnie kosztem Ministerstwa Klimatu. I tutaj mamy oczywiście takie dosyć mocne konflikty już w samej wewnątrz samej koalicji rządowej w związku z podziałem tych kompetencji. To się oczywiście też nakłada na pewien taki dryf, jeżeli chodzi o agendę tych tematów, które ten rząd chce załatwić w energetyce. Tutaj mamy dużo dokumentów i deklaracji politycznych, poczynając od programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, czyli tych sławnych 100 punktów na 100 dni. Tam co najmniej 5 punktów dotyczyło bezpośrednio energetyki. Żaden z nich nie został w pełni zrealizowany, o czym pewnie sobie jeszcze powiemy. Mamy umowę koalicyjną, która jest bardzo ogólnie traktuje te postulaty dotyczące polityki energetycznej. Popiera rozwój atomu, przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł, ograniczenie emisji, prosumentów, ale tak naprawdę nic jeszcze z tego się nie przełożyło na konkretne działania.
Wreszcie mamy serię takich różnych wpadek, które mocno też wpływają na tą naszą percepcję i ocenę tych studni. Tutaj na czele z wiceministerką klimatu Urszulą Zielińską, która zdążyła w Brukseli poprzeć w imieniu Polski cel na 2040 rok, jeżeli chodzi o redukcję emisji na poziomie 90%. To miało miejsce jeszcze przed formalną propozycją ze strony komisji i pokazaniem wstępnych dokumentów, które dopiero będą negocjowane po wyborach europejskich, jeżeli chodzi o ten cel. Mieliśmy potem bardzo szybkie dementi ze strony Warszawy, więc to pokazuje też, że jest sporo chaosu, brak takiej koordynacji wewnątrz rządu pomiędzy tymi poszczególnymi resortami, też bardzo długi proces podejmowania decyzji, jeżeli chodzi o wybory personalne. Tutaj takim mocno opóźnianym wyborem był pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, którego udało się powołać dopiero po wielu tygodniach od sformowania rządu, a to jest pozycja kluczowa z punktu widzenia naszych przedsiębiorstw przesyłowych i w ogóle też takiej samej mechaniki prowadzenia polityki energetycznej. Po prostu potrzeba tam kogoś, kto by to nadzorował, żeby te procesy decyzyjne można było pouruchamiać. No wreszcie mamy festiwal audytów i festiwal wymian kadrowych, które przeciągają się, co oczywiście jest normalne i związane z kodeksem spółek handlowych, tam gdzie mamy szczególnie do czynienia z firmami giełdowymi, ale też no, takim podejściem, które już w wyborach partie ówczesnej opozycji demokratycznej deklarowały, to znaczy zwrotem w kierunku wolnego rynku. Chcemy pościągać fachowców, to oczywiście trwa. Ostatnio Marzena Czarnecka się z tego tłumaczyła w wywiadzie dla Money.pl, że ściągnięcie dobrego specjalisty do spółki skarbu no trwa minimum pół roku. I to oczywiście można zrozumieć, tak? Znaczy, jeżeli chcemy mieć poważnych, kompetentnych ludzi na stanowiskach zarządczych w spółkach skarbu, no to ten proces po prostu musi trwać. Więc wszystko jest takie rozciągnięte. Słyszymy też zewsząd oczywiście co jakiś czas zapowiedzi rozliczeń, uruchamiane śledztwa, czy to w sprawie fuzji Orlenu, czy tutaj domniemania różnych niecnych interesów, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji zasadniczych w sprawie małych reaktorów jądrowych jednej ze spółek prywatnych i Orlenu. Więc jest sporo takiego chaosu, na którym nie ma kto zapanować, bo nie ma też jednego ośrodka decyzyjnego, który jasno wyznaczałby to, gdzie zmierzamy. W poprzednich 8 latach też nie mieliśmy takiego jednego ośrodka, ale to, co odróżnia rząd Prawa i Sprawiedliwości i rząd obecnej koalicji, to jest fakt, że poprzednia ekipa no, miała jeden ten mózg energetyczny, przynajmniej przez większość tych pierwszych lat rządów, był nim Piotr Naimski i ten set myślowy, jeżeli chodzi o i myślenie o energetyce i o transformacji, on był bardzo koherentny. To znaczy on, to wszystko się działo w głowie Naimskiego i on potrafił poprzez wpływ swój polityczny, poprzez swoich ludzi, swoich wychowanków, którzy masowo zasilali spółki skarbu i rządowe agencje i resorty, potrafił bardzo mocno wpływać na to, jak ta transformacja będzie wyglądała. W największym skrócie chodziło o no przede wszystkim zabezpieczenie tego, co mamy w Polsce, jeżeli chodzi o sektor wytwarzania. Stąd była ustawa 10H, ograniczyliśmy rozwój wiatraków po to, żeby dać więcej przestrzeni elektrowniom węglowym, odcinaliśmy się od pomysłów otwierania rynku na nowe interkonektory i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o uniezależnienie się od Rosji i stworzenie takich warunków, żebyśmy byli w miarę niezależni, a jeżeli to kosztem tego było to, że będziemy dłużej eksploatować węgiel, to byliśmy tą cenę w stanie zapłacić. Można różnie oczywiście oceniać tą politykę. Ja też mam zniuansowaną ocenę dokonań Naimskiego w tym zakresie. Natomiast to, czego nie można jej zarzucić, to to, że ona nie była w jakiś tam sposób spójna i nie promieniowała na cały rząd. Teraz tego nie mamy. Nie ma takiego jednego energy brain, jakby można było to powiedzieć w platformie. Różne osoby oczywiście do tego w jakimś tam stopniu pretendowały. Chyba w największym stopniu był to Grzegorz Nichimowski, naczelny ekspert energetyczny Koalicji Obywatelskiej i też no, osoba, która no, nie bała się konfrontacji, co może mogliśmy obserwować w ostatnich latach, szczególnie w jego aktywności na portalu X, dawnym Twitterze.
osoba znana z tutaj konkretnych poglądów, ale Grzegorz Michimowski został teraz prezesem PSE. Będzie miał oczywiście bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób ta polityka energetyczna będzie kształtowana, bo operator sieci ma ogromny na to wpływ, ale no nie jest to stanowisko polityczne. Nie jest to stanowisko, które daje największą władzę i też odpowiedzialność za to, jak ta polityka będzie wyglądała. Więc podsumowując, mówię bardzo długo, sporo chaosu, dużo takiego też nieprzemyślanych kroków i takiego okresu przejściowego. To znaczy cały czas jesteśmy w tym okresie formowania się tak naprawdę tych narzędzi, które dopiero będą wykuwały tą politykę energetyczną w 100%, czyli tych resortów, przebudowy ich w taki sposób, żeby one mogły zadziałać. Czy to zadziała? Jeszcze tego nie wiemy. Jest sporo ryzyk z tym związanych oczywiście, ale na taką pełną ocenę wydaje się, że jest jeszcze oczywiście za wcześnie. No Robert, ty to potrafisz udzielić odpowiedzi takiej, że nie wiadomo, w który wątek później wejść, ale słuchaj, tak sobie przeliczyłem przed naszą rozmową, że mamy 100 dni rządu, a ponad 50 zajęło formowanie całego ministerstwa, czy tylko pozycji ministerialnych i wiceministerialnych, to dużo, no ale mamy powrót do demokracji, więc może tyle to musi trwać, tylko tak jak wspomniałeś, brakuje osoby o mocnej pozycji politycznej w ministerstwie i jest chyba trochę taka obawa, że to się wszystko będzie rozłaziło w trakcie, bo jak spojrzymy na Polskę 2050, która kiedyś była żółta, ale na jakiś rok przed wyborami zaczęła się malować na zielono i później ministrem zostaje Paulina Henik-Kloska, która jednak najbardziej progresywną, jeżeli chodzi o zielone tematy, polityczką nie jest, to zastanawiam się, kto ma to wszystko pchać w rządzie Donalda Tuska. Donald Tusk, jak wiemy, świetnie wyczuwa nastroje społeczne. No i niestety nastroje społeczne proklimatyczne były może 4 lata temu, ale aktualnie te nastroje proklimatyczne nie są, więc i on też zmienia trochę swoją politykę i to, o czym mówi i gdzie stawia akcenty i co jest dla niego ważne. I zastanawiam się, kto ma nas do tej neutralności klimatycznej, a wcześniej jeszcze od 2030 roku i ścięcia emisji o 55% doprowadzić. No to jest świetne pytanie tak naprawdę, ale to też bym wpisał w taki ogólnoeuropejski trend, to znaczy takiego sceptycyzmu politycznego wobec ambitnych założeń polityki klimatycznej, takiego szybkiego dążenia do celu net zero. To widać świetnie w Wielkiej Brytanii, to widać we Francji, to widać w Niemczech. Wszystkie te kraje z takich pozycji, które obserwowaliśmy w ostatnich latach, jeżeli chodzi o formowanie ambitnych celów, ambitnych polityk, bardzo szybko schodzą, można powiedzieć w cudzysłowie, na ziemię. Tak? Tutaj ostatnie decyzje na przykład Londynu i premiera Rishiego Sunaka, jeżeli chodzi o to, że Wielka Brytania będzie po prostu inwestować mocniej w elektrownie gazowe, żeby zapewnić fundament systemu energetycznego i cel dekarbonizacji elektroenergetyki na 35 rok, na tym nie ucierpi, ale mało chyba raczej kto w to wierzy, jest tego świetnym przykładem. Mamy mniej więcej dokładnie tą samą historię w Niemczech, które po odcięciu rosyjskiego gazu przestawiły się na import LNG i teraz zamierzają zbudować system wsparcia do wybudowania 10 gigawatów mocy w gazie, co też niespecjalnie pomoże im w przyspieszaniu redukcji emisji. Wreszcie mamy Francuzów, którzy odkryli naprawdę, to też oczywiście na przestrzeni ostatnich lat, wielką miłość do atomu i są gotowi do walki z Brukselą o na przykład o kształt celu OZE na 2030 rok. Francja nie deklaruje, że będzie miała określony pułap OZE w końcowym zużyciu energii w 30 roku, tylko że to będzie energia zdekarbonizowana. Oni chcą po prostu wliczyć w to również energetykę jądrową. Z tych planów, które były formowane na początku pierwszej kadencji Emmanuela Macron, jeżeli chodzi o ambitne ekspansje OZE, no bardzo niewiele zostało, Francuzi się przestawili de facto na atom, co też wywołało bardzo mocny podział Europy i on też widać go coraz mocniej, jeżeli chodzi o tą grupę państw, która chce wykorzystać właśnie energetykę jądrową do tego, żeby osiągnąć cel net zero i inwestować w to, i grupę państw przyjaciół OZE, która się na to nie chce zgodzić i widzi zupełnie inną trajektorię na czele z Niemcami, Austrią i Danią. Więc
mamy sporo problemów i tutaj ja bym to jakby wpisał nasz przykład w to, co się dzieje w Europie. Rzeczywiście nie mamy takiej osoby, która by w tym momencie wyszła i powiedziała, ja was zaprowadzę do tego net zero, bo nie ma po prostu społecznej chęci na to. Jest coraz więcej głosów i to też widać w internecie, social mediach o tym, że Zielony Ład nas zrujnuje, że rolnicy to pierwsza grupa, będą kolejne. Jest bardzo dużo takiej prawdopodobnie też celowo rozsiewanej propagandy i dezinformacji związanej z kolejnymi elementami pakietu Fit for 55, która jest oczywiście zasilana tym, że tym strachem, że te ceny energii będą rosły bardzo szybko. Tutaj takim sztandarowym przykładem jest system ETS2, który ma podbijać cenę paliw w transporcie i ceny w ogrzewnictwie, więc łatwo to przełożyć, że po prostu Europa będzie nam kazała płacić więcej za tankowanie, więcej za ogrzewanie naszych domów gazem. W ogóle chce zakazać ogrzewania gazem, więc oni chcą nam wszystko odebrać, więc to bardzo łatwo formować takie piguły uderzeniowe, które trafiają do takiego prostego człowieka, który, albo nawet nie prostego, zwykłego, normalnego, który nie musi być specjalistą w tych tematach, żeby wywołać określoną emocję. No w tym przypadku jest to strach, niechęć, i niezgoda na to, żeby coś takiego nastąpiło. Więc w tych warunkach rzeczywiście wystawienie tego zielonego sztandaru, czy na przykład powrót do jeszcze formowanych, pamiętam, w 2021 roku pomysłów stworzenia na przykład wicepremiera do spraw transformacji, zielonego wicepremiera, co wychodziło z partii Szymona Hołowni, taki pomysł, kompletnie by nie trafił w te nastroje społeczne. Więc wydaje się, i to też następuje oczywiście w innych krajach, że ta korekta na poziomie komunikacyjnym, na poziomie też takim przekazu i ze strony Komisji Europejskiej, i ze strony stolic następuje. Oczywiście rolnicy są najbardziej takim palącym tematem i to już widzimy, bo na przykład przy okazji prezentacji celu na 2040 rok wycięto kompletnie propozycje dotyczące ograniczania emisji. Komisja to zrobiła, tak? Właśnie ze strachu przed tą reakcją, która by, to byłoby po prostu polanie benzyną tego ognia, tych protestów w stolicach. Do tego oczywiście mamy sytuację geopolityczną taką, jaką mamy, to znaczy z jednej strony ofensywa z Rosji w Ukrainie, z drugiej strony ofensywa Trumpa w Stanach Zjednoczonych, no to nie stwarza warunków do tworzenia ambitnych planów i snucia jakiejś wizji tego, że my tutaj zaraz będziemy mogli się szczycić tym net zero, bo do tego dochodzi trzeci czynnik, czyli ofensywa gospodarcza Chin, które ewidentnie wyszły już z tego kryzysu, w którym były zanurzone i gwałtownie zwiększają swoją produkcję przemysłową, sprawiając, że jesteśmy pod coraz większą presją, tak? Więc wydaje się, że my teraz przeszliśmy z tego etapu optymizmu klimatycznego związanego z transformacją w etap, który takiego rzeczywistego spojrzenia, co możemy zrobić, żeby zachować jak największą bazę przemysłową w Europie, zachować jak najwięcej miejsc pracy i bronić się jakoś przed tym, tak? To znaczy, jeżeli ceny paneli fotowoltaicznych na światowych rynkach w ciągu ostatniego roku spadły o połowę, a 75% mocy produkcyjnych kontrolują Chiny, które dumpingowo po prostu zalewają ten rynek, doprowadzając nawet do sytuacji, w której amerykańska IRA, czyli ustawa, która IRA, tutaj z Polska już to tłumaczę, nie działa, bo Amerykanom bardziej opłaca się kupować importowane z Chin poprzez państwa trzecie panele fotowoltaiczne niż stawiać fabryki w Stanach, bo po prostu jest to mniej opłacalne, no to już pokazuje, że jesteśmy w stanie naprawdę takiego zaawansowanego konfliktu handlowego, którego też nie możemy nagle odciąć się od Chin, bo nasza transformacja też wymaga tych dostaw i Polska nie miałaby tej rewolucji słonecznej, gdyby nie tanie panele fotowoltaiczne właśnie z Chin. Więc sytuacja jest naprawdę super skomplikowana na bardzo wielu poziomach, krajowej polityki, europejskiej polityki, globalnej polityki, napięć i też takiego poczucia, że Jezus Maria, przecież my mamy teraz zastanawiać się nad tymi panelami fotowoltaicznymi, fabrykami i samochodów na prąd, jeżeli za chwilę jakiś kraj na to może zostać zaatakowany przez Rosję albo wręcz Polska będzie na tej liście do ataku, więc znowu, to jest coś, co zupełnie wybija nas z takiego normalnego rytmu, do którego przywykliśmy w ciągu tych ostatnich lat i którego nie zburzyła ani pandemia, ani ten kryzys energetyczny w tych początkowych etapach, który wydawał się, że będzie takim dodatkowym doładowaniem dla transformacji, to teraz jesteśmy w sytuacji takiego strategicznego pytania, które sobie zadajemy,
Ale co dalej, tak? To znaczy, czy będziemy mieli w ogóle szansę się szczycić tym, że ten miks nasz energetyczny będzie zdekarbonizowany, jeżeli zaraz na przesmyku suwalskim pojawią się po prostu rosyjskie czołgi. Oczywiście ja troszeczkę barbaryzuję to na potrzeby naszej rozmowy, ale ten strach i obawa jest bardzo realna i ją widać też w społeczeństwie. Więc znowu, standard zielony, standard takiego przyspieszenia transformacji jest w tym momencie znacznie mniej popularny. Trudno oczekiwać od polityków, że w tym momencie oni będą to pchać do przodu. Też z drugiej strony, żeby już nie popadać w taki zupełny pesymizm, i to też fajnie pokazał w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Robert Jeszcze, szef Kobize, w rozmowie z Marcelim Zomerem, my jesteśmy w momencie, w którym tej transformacji nie da się odwrócić. Tak? To znaczy ona jest już tak skalibrowana, że oczywiście tam jakieś korekty się będą dokonywały. Możemy trochę tam dokonać pewnego rebrandingu, zmienić słownictwo, które wykorzystujemy, jeżeli chodzi o wdrażanie tych polityk, ale co do zasady tego procesu już po prostu nie zatrzymamy. Więc mając to w pamięci i z tyłu głowy, warto teraz skupić się na rozmasowaniu pewnych obaw, pewnych emocji, które narastają i mogą narastać, jeżeli czegoś nie zaproponujemy. My jako decydenci, my jako, nie wiem, europejskie elity i tak dalej, bo po prostu jest moment, w którym być może będzie trzeba zrobić jeden albo dwa kroki wstecz, po to, żeby cały ten gmach, który był z taką pieczołowitością budowany, gmach polityki klimatycznej europejskiej, po prostu za kilka lat nie runął z gigantycznym wybuchem, bo okaże się, że siła na przykład populistów w Polsce, w Niemczech, we Francji będzie tak silna, że będzie można po prostu nie tylko rozsadzić tą politykę klimatyczną, ale w ogóle wspólnotę i ją rozczłonkować. Szczególnie jeżeli wydarzą się te czarne łabędzie, których najbardziej się obawiamy, czyli zwycięstwo Trumpa, upadek Ukrainy, nie daj Boże, i dalsza wielka ekspansja Chin. A wydaje mi się, że ten strach i obawa to jest zawsze taka wygodna wymówka dla polityków i to najwyżej świadczy o tym, że klasa polityczna w niektórych krajach jest źle do tego przygotowana, co ma robić, a do tego, co się dzieje w Polsce, trudno znaleźć jakiekolwiek moim zdaniem wytłumaczenie, bo jest tylu ekspertów od komunikacji, którzy mogliby pomóc temu rządowi, jak komunikować te zmiany jako korzystne i mówienie językiem korzyści zamiast promowanym jednak przez prawicę językiem ograniczeń i strachu. No nie wiem, dla mnie to jednak rozczarowanie i to uciszenie na przykład wiceminister Urszuli Zielińskiej, która najpierw jedzie do Brukseli i mówi tak, bądźmy ambitni, a potem niestety dostaje reprymendę z Warszawy i później mówi no te cele jednak są ambitne, europejskie, my się do nich jakoś odniesiemy, ale to na pewno za dużo. Jak patrzę na 100 konkretów, na 100 dni rządu i tam jest konkret 89, przedstawimy szczegółowy plan transformacji energetycznej, który umożliwi ograniczenie emisji CO2 o, uwaga, 75% do 2030 roku, czyli nie fit for 55, tylko fit for 75. To zastanawiam się, no skoro ktoś to napisał w programie Platformy Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej, no ale wiemy, że to jednak Platforma sprawowała nad tym piecze nad przygotowywaniem tych 100 konkretów, no to hello, no to teraz się nie obrażajcie na Ulę Zielińską w Brukseli, która mówi, bądźmy ambitni, tylko weźcie się po prostu w tym ministerstwie do roboty. A Paulina Henik-Kloska, no niestety, Szymon Hołownia miał zostać wiceministrem, wicepremierem do spraw klimatu, wybrał fotel marszałka Sejmu, no ale jednak te zielone barwy dla swojej żółtej formacji przybrał, to niech teraz ten zielony sztandar, jak to mówiłeś wcześniej, niesie i niech w tym rządzie o to walczy. A o sprawy obronności, no o tym się może zająć Tomasz Siemoniak akurat, nie musi tego robić, nie musi się tutaj martwić tylko i wyłącznie o to Ministerstwo Klimatu. Ja tutaj w części z tobą zgodzę, w części trochę bym popolemizował, bo nie wszystko jest kwestią komunikacji, tak? I to też nie widzimy, trudno znaleźć teraz przykład, w którym kraju europejskiego, w którym dobra komunikacja rzeczywiście zwyciężałaby z tymi strachami, które i obawami, które się pojawiły w sytuacji, w której się znaleźliśmy. Czy to jeżeli chodzi o implementację Europejskiego Zielonego Ładu, czy samą transformację, czy w ogóle taką ochronę przed zmianą, która idzie i jest egzemplikowana przede wszystkim wzrostem rachunków za energię, czy inne nośniki tejże energii. Więc tutaj komunikacyjnie zawsze jest tak, że ten pozytywny przekaz będzie przegrywał z przekazem negatywnym i nawet jeżeli będziemy odwoływać się do najlepszych przykładów, tłumaczyć, że to się nam opłaci, że to będzie, że wygrywamy przyszłe pokolenia, że nasze dzieci będą nam dziękować,
to i tak przyjdzie ktoś, kto powie, że będziemy zapłacić za to tyle i tyle, wylądujecie w biedzie, w ubóstwie energetycznym i ten przekaz się sprzeda. I on będzie niesiony falami, to widzieliśmy, to jest żadne odkrycie, w ostatnich latach, nawet w sytuacji, w której te warunki do opowiadania się publicznie za byciem progresywnym w polityce klimatycznej czy energetycznej było znacznie łatwiejsze niż teraz. Więc, Ale czekaj, Robert, wejdę tylko szybko, no. Wejdę na sekundę tylko w słowo. No dobrze, ale jaka jest alternatywa? Mamy co miesiąc rekordy odczytów temperatur światowych. Jaka jest alternatywa dla nierobienia polityki klimatycznej? Skoro mamy Inflation Reduction Act, największe takie prawo na świecie w Stanach Zjednoczonych, skoro widzimy, że Chiny przestawiają swoje tory, oczywiście wiemy, jakie mają dzisiaj emisje, wiemy, ile mają otwartych bloków węglowych, ale jednak przestawiają swoje tory na zielone. To czy Europa ma jakąkolwiek alternatywę, żeby mieć jakąkolwiek przewagę konkurencyjną za 10, 15, 20 lat? No wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. Nie ma. Więc to chyba nie jest czas na dyskusję o tym, czy robić tę politykę, tylko rzeczywiście skupić się na tym, jak ją robić. Tak, tak, tak. To jest dokładnie to, o co chodzi. Tak, znaczy nie ma od tego odwrotu, bo gdybyśmy teraz temu zaprzeczyli, no to jakby częścią europejskiej tożsamości w tym momencie. Tak? W sensie pozbawilibyśmy się jednego z filarów, na których stoi obecnie Unia Europejska, osłabilibyśmy w ten sposób procesy integracyjne, całą wspólnotę de facto. Więc nie ma w tym moim bardziej takim realistycznym spojrzeniu wezwania do tego, żebyśmy się w ogóle wycofali. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, że potrzebujemy czegoś więcej niż nowej opowieści, tak? W sensie to nie chodzi o to, żebyśmy teraz wracali do paliw kopalnych, żebyśmy myśleli o tym, jak spalać więcej węgla czy nic z tych rzeczy. Chodzi przede wszystkim o to, jak wdrożyć do końca tą zasadę leave no man behind, tak? To znaczy zobaczyliśmy, szczególnie po tych protestach rolników, że są grupy społeczne, które czują się porzucone i które mogą wywołać efekt domina, tak? To znaczy, nawet jeżeli postulaty rolników, one no, nie trafiają do końca w punkt i te protesty są wywołane przede wszystkim spadkiem globalnych cen płodów rolnych, nawet nie samym importem z Ukrainy, który tutaj przez tyle miesięcy był przecież wałkowany, a już w najmniejszym stopniu tym europejskim Zielonym Ładem, to efekt polityczny istnieje i efekt domina może się po prostu rozleć na inne grupy społeczne. Więc z tej perspektywy trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby tak zrekalibrować nasz Europejski Zielony Ład, naszą transformację, żeby te grupy społeczne, które teraz czują się najbardziej zagrożone, żeby po prostu przestały się w ten sposób czuć. I jeżeli to by oznaczało na przykład jakieś, to zresztą my już to obserwujemy, tak jak czytasz Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu, który został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu w ostatnich tygodniach, czy cel na 2040 rok, czy po prostu wypowiedzi europejskich decydentów, no to widzisz, że to ta korekta już następuje, tak? W sensie dopuszczamy to, że w tym sektorze będziemy mogli te emisje zwiększać, a nie zmniejszać tak jak sobie to założyliśmy. To będzie wywołało inne ruchy, tak? To znaczy i tutaj trzeba się zastanowić, jeżeli mamy poczucie, że w jakichś miejscach nam będzie szło wolniej, to musimy się zastanowić, gdzie powinniśmy iść szybciej, tak? To znaczy, czy na przykład szybciej rozwijać technologię CCS, czy zastanowić się, jak szybciej elektroenergetyka powinna uzyskać te negatywne emisje i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy kryzys, z którym mieliśmy do czynienia w Unii, wzmacniał to Unię w ostatnich dekadach, więc trzeba się zastanowić, jak wykorzystać ten kryzys do tego, żeby ją wzmocnić i żeby nie zejść z tej trajektorii. Ale moim zdaniem tutaj nie ma takiego ryzyka. Nie jesteśmy jeszcze w tym momencie. I chodzi o to, żeby jakby w tych wszystkich protestach doprowadzić do sytuacji, żebyśmy tego ryzyka po prostu uniknęli. I to jest ten moment, kiedy to się powinno wydarzyć. Nowa komisja, nowy parlament, one też będą znacznie bardziej prawicowe. I to też widzimy, jak teraz Ursula von der Leyen się wsłuchuje w te głosy, czy to Europejskiej Partii Ludowej, która chce rozmontować rok 2035 jako rok zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Jeżeli to odpuści, być może taką cenę warto w tym momencie zapłacić. Nie mówię, że to będzie dobre, tak? Ale będzie to znacznie lepsze niż spotkanie się z sytuacją, że za 3, 4, 5 lat wysadzimy w powietrze wszystko, tak? Więc to jest moment na pewną rekalibrację,
też komunikacyjną, ale też przede wszystkim strategiczną i musimy to zobaczyć, żeby też ludzie poczuli, że ten pociąg im nie odjeżdża. Teraz jest takie poczucie, że coraz więcej tych osób widzi, że jednak ta transformacja jest na tyle szybka, że oni nie wskoczą do tego pociągu, więc trzeba go albo wyhamować, znaczy właśnie to są te dwie drogi, tak? Czy przyspieszyć i po prostu pomachać im na do widzenia i mieć poczucie, że spełniliśmy nasz obowiązek, będziemy zieloni, czy też jednak wyhamować trochę i pozwolić im skoczyć, tak mówiąc zupełnie symbolicznie i obrazowo, więc no ale zobaczymy, to jest wyzwanie. Robert, ostatnie pytanie jeszcze, bo musimy powoli kończyć. Robię taki trochę szachmat do tej całej naszej rozmowy, którą skierowałeś na świetne tory. Słuchaj, otóż przytoczę ci z tych 100 konkretów te, które są proklimatyczne i jednocześnie tak się często składa w przypadku programów wyborczych, są też bardzo nastawione na język korzyści. I pojawia się na koniec, możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Platforma tego nie wprowadziła, czy obecny rząd tego nie wprowadził. Punkt 84, przywrócimy korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów. Myślę, że nikt by się nie obraził za to, że płaciłby niższe rachunki za prąd, podłączając teraz nowe źródła zielonej energii, no bo jak ktoś wcześniej podłączył, ma się lepiej. Dalej umożliwimy stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny tańszy prąd. Fajne, trwałoby długo, rozumiem, to może sobie poleżeć. Złożymy projekt ustawy umożliwiającej odblokowanie energetyki wiatrowej, o tym już mówiłeś i uwaga, lokalne społeczności miały otrzymać 5% przychodów ze sprzedaży energii, czyli znowu język korzyści, 5% leci do lokalnej społeczności. No, przedstawimy szczegółowy plan transformacji. Okej, rozumiem, ciężko to przygotować w 100 dni, no ale punkt 80, wprowadzimy 0% VAT na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów dla Polaków. No Chryste, no, czy jest prostsza ustawa niż wprowadzenie 0% VAT-u na transport publiczny? Czy Andrzej Duda zablokowałby ustawę wprowadzającą 0% VAT na transport publiczny? Ja wiem, że on jeździ limuzyną, jego mało to obchodzi, podobnie jak i większość ministrów w tym rządzie, no ale... Ile możemy szukać wymówek przez pierwsze 100 dni rządu dla nierobienia rzeczy i ile możemy mówić o protestach rolników? No jest tak, że rzeczywiście tutaj ta historia z VAT-em jest dosyć słaba. No, mieliśmy obniżenie VAT-u dla branży beauty, podwyższenie VAT-u za żywność i w ogóle zapomnienie o pomyśle z 100 konkretów, czyli właśnie zrobieniu czegoś z VAT-em dla zeroemisyjnego transportu. Więc no to jest oczywiście to, co mówisz, ja się z tym zgadzam. Polemizowałbym z tymi prosumentami, bo przywrócenie tych korzystnych zasad, znaczy to już zostało oczywiście wykluczone w wypowiedziach przedstawicieli resortu, ale też warto powiedzieć, że my mamy tą armię tych prosumentów naprawdę wielką. 1,4 miliona mikroinstalacji zainstalowanych w roku, w całym kraju. Teraz wydaje się, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy mocniej inwestować w magazyny po to, żeby ci prosumenci mieli zachętę do tego, żeby kupować te magazyny i przechowywać. I to się zresztą będzie działo w ramach mojego prądu. Tak, i to jest właśnie tak, więc nie wracajmy do starego systemu, bo on po prostu przyspieszyłby te fale inwestycji, której w tym momencie bardzo nie potrzebujemy, bo mamy te moce fotowoltaiczne już rozrośnięte, a system coraz więcej ma dni, w których musi siłowo ograniczać produkcję fotowoltaiki, bo nie ma po prostu odbiorców na tą energię, więc postawmy teraz mocniej na magazyny, żebyśmy nie marnowali tej energii, która idzie w gwizdek i nie możemy nawet jej wypchnąć do sąsiadów, bo oni też mają jej za dużo na przykład w ciągu tych weekendów. Więc tutaj część tych postulatów jest niezrealizowana, część wymaga przekalibrowania, przeformułowania. No cel z 75%, tak jak wspomniałeś kilka minut temu o redukcji do 2030 roku, no zupełnie został w tym momencie przynajmniej zapomniany. Jeżeli przeczytamy sobie Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, mamy tam tylko jeden transformacyjny scenariusz bazowy, który zakłada, że my do 30 roku obniżymy emisję, jeżeli chodzi o całą gospodarkę o 35%, a jeżeli chodzi o elektroenergetykę o 38%, więc dwa razy za mało co najmniej. Rozczarowanie. No, rozczarowanie też jest obietnica, że będzie ten ambitniejszy scenariusz, który będzie w zgodzie z Fit for 55, na który trzeba poczekać, zobaczymy kiedy on będzie, ale na pewno no, te 100 konkretów nie pomaga w dobrej ocenie tych 100 dni rządu Donalda Tuska, przynajmniej jeżeli chodzi o tą część energetyczną. To jeszcze super krótkie pytanko na koniec, Robert, i naprawdę kończymy. Wiem, że ty masz mnóstwo spraw. Co ze spółkami Skarbu Państwa? Daniela Obajtka nie ma w Orlenie już od dobrych 2 miesięcy. Mamy,
Tak, nie, to chyba jeszcze 3 miesiące, to jeszcze nie minęło. A w każdym razie jakby ten proces wymiany cały czas trwa. Mamy nowego prezesa Polskiej Grupy Energetycznej, prezesa Marca, mamy nowy skład Enei, Tauronu, więc jeszcze Energa czeka, jeżeli chodzi o samą elektroenergetykę państwową. No i to są osoby, jeżeli sobie przyjrzymy te CV-ki tych menadżerów, osoby z rynku, osoby sprawdzone przez prywatne firmy, które w ostatnich latach pracowały w sektorze, i to jest duży plus, to znaczy mamy tutaj odejście od takiego partyjnego spojrzenia i ściągania przede wszystkim swoich do tych strategicznych spółek, no tylko zobaczymy, jak to będzie działało, tak, no bo już sam fakt ściągnięcia fachowca i menadżera z dorobkiem do spółki skarbu, to jest pierwszy krok odhaczony, super, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w sytuacji, w której no mamy cały czas Ministerstwo Aktywów, które przez ostatnie 8 lat no, wydawało te swoje polecenia dla poszczególnych prezesów i oni w jakiś mniej lub bardziej skoordynowany sposób próbowali te polecenia realizować. No a teraz jak będzie? No menadżer powinien odpowiadać przed akcjonariuszami. Oczywiście Skarb Państwa jest jednym z akcjonariuszy, ale nie jedynym, bo to są spółki giełdowe. Więc no ja się spodziewam, że tutaj tej koordynacji może być mniej. No i w sytuacjach kryzysowych to może rzeczywiście być bolesne i trudne wizerunkowo, no, ale z drugiej strony taki świeży powiew tego mniej państwowego spojrzenia na to, co się dzieje w energetyce, na pewno jest bardzo, bardzo potrzebny, ale no i tutaj jest też jedno z największych wyzwań, które stoi. Nie mamy planu dekarbonizacji spółek. Projekt NABE, czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, poszedł do kosza, on był bardzo zaawansowany, właściwie brakowało jednej zgody politycznej na to, żeby on został uruchomiony. Teraz tego planu nie ma. Energetyka państwowa tonie pod naporem elektrowni węglowych i na razie no, nikt nie deklaruje, co z tym zrobić. Mamy za to jeden bardzo ciekawy i kontrowersyjny pomysł rzucony przez ministerkę Marzenę Czarnecką, żeby łączyć energetykę węglową z górnictwem. Więc jeżeli to rzeczywiście będzie realizowane, no to mamy bardzo ciekawy przykład i pomysł, który może mieć duże i negatywne konsekwencje dla rynku energii, no ale zobaczymy, na ile to jest polityczna zagrywka, a na ile rzeczywisty plan, który nas czeka, więc no, ciekawe miesiące przed nami. No, słuchałem rozmowy z Wandą Buk z PGE z poprzedniego rozdania u was w podcaście. Uwielbiam słuchać te gorzkie żale, jakim świetnym pomysłem było NABE. No szkoda jednak, że poprzedni rząd też tego do końca nie uchwalił, więc myślę, że ciężko za to obciążać obecny rząd. Musimy tutaj postawić kropkę. No cóż, zastanawiam się, czy lepiej podsumowywać ten rząd za kolejne 100 dni, czy może poczekać po prostu, aż minie pełny rok, no. No zobaczymy, co się wydarzy tak naprawdę, jeżeli będzie aż tak intensywnie. No teraz wydaje mi się, że do wyborów samorządowych europejskich my zbyt wiele nie zobaczymy, tak? To znaczy my jesteśmy cały czas w tym trybie polityczno-wyborczym, w którym i prezentowanie progresywnych pomysłów, i przyspieszanie jakichś tematów, na przykład odblokowanie wiatraków, które się przesuwa już z marca na czerwiec, a zgaduję, że jeszcze bardziej się przesunie, bo nie będzie politycznej przestrzeni do tego, żeby zrobić coś z regułą 700 metrów. Pokazuje, że fajnie jakby już te wybory, ten cykl wyborczy dobiegł końca, ale co najmniej do połowy 2025 roku to będzie trwało, czyli do końca wyborów prezydenckich. Więc no, z punktu widzenia planowania polityk publicznych, a szczególnie polityk związanych z transformacją i energetyką, no nie jest to dobry prognostyk. Czyli będziemy rozmawiać i podsumowywać nie 100 dni rządu, ale 1000 dni rządu. Robert Tomaszewski, starszy analityk do spraw energetycznych, polityki Insight, autor podcastu Energia do zmiany, świetnego zresztą. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki za rozmowę, serdecznie pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.